Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony ze squaber.com. Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Myślę, że warto zacząć te dzisiejsze spotkanie od tego, co zrobiła Rada Polityki Pieniężnej, czyli od braku podwyżki stóp procentowych. Patrząc na to, w jaki sposób rynek zareagował na ten brak podwyżki, no jest to myślę, że szeroko oczekiwana decyzja, nie, nie była zaskoczeniem. Cała tutaj siatka rentowności naszych obligacji ustabilizowała się wokół poziomu aktualnej stopy procentowej, ponieważ aktualnie właśnie Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej przywiązała nas do tego poziomu, wskazując na to, że inflacja spaleje, spadnie poniżej nie, tej bieżącej stopy procentowej dopiero w kolejnych e, kwartałach, jak nawet nie latach, a do celu inflacyjnego dojdziemy dopiero za dwa lata, więc jest tutaj naprawdę dużo przestrzeni do tego, żeby być w tym środowisku wysokich stóp procentowych. E, natomiast e, te stopy procentowe, ponieważ mamy tutaj rozłożenie między jednym rokiem a dziesięcioma latami, jeżeli chodzi o rentowności obligacji. E, one są bardzo wypłaszczone. To znaczy nie ma aktualnie założenia, że polska gospodarka bardzo szybko wpadnie w jakiś okres recesji. A bo jeżeli by tak było, to długoterminowe rentowności na przykład dwulatki zaczęłyby być notowane poniżej tych na przykład nie wiem, 20-latek. Czyli byłoby założenie, że będziemy mieli obniżkę 100% w tym najbliższym czasie. Zwłaszcza należałoby to porównywać do krótkoterminowych rentowności obligacji. Tutaj, jeżeli popatrzymy na dwu, dwumiesięczne rentowności, to widać, że one są po dużo wyższym poziomie aktualnie robione. Ale trzeba pamiętać właśnie o tym, że tutaj krótkoterminowe obligacje Mają to do siebie, że mają dodatkową premię, jeszcze ponieważ rynek musi czy rząd musi rolować swoje obligacje. Więc, przy wysokiej inflacji, przy jednocześnie konieczności rolowania swojego długu, oczekiwania inwestorów co do stopy zwrotu są wyższe. Natomiast w takim dłuższym terminie, w horyzoncie 2, 3, 5 lat, 10, ten czynnik rolowania ma mniejsze znaczenie, w sensie, dalej oczywiście takie obligacje są kupowane, natomiast nie finansują takiego bieżącego jakiegoś tam zadłużenia czy, czy bieżących problemów. Dlatego zwracałbym raczej uwagę na te rentowności obligacji między jednym rokiem a dziesięcioma latami i zwrócił uwagę na to, gdzie one się teraz kształtują i one będą pokazywały, jakie jest faktyczne ryzyko naszego rządu, jeżeli chodzi o zadłużenie, bo. Pamiętajmy, no, polski rząd ma najwięcej obligacji w przeciągu około 5 lat, zapadalności 5 lat, więc w najbliższym czasie będzie musiało rolować swoje zadłużenie i to zadłużenie będzie konieczne do rolowania po takiej stopie procentowej, którą aktualnie rynek będzie żądał. Dlatego rządowi też powinno zależeć na tym, żeby ustabilizować sytuację z inflacją i ostatecznie, żeby stopy procentowe spadły, ponieważ dzięki temu będą mogli rolować po niższej stopie. W ramach w sedno rynku z Jackiem Kubrakiem bodajże dwa czy trzy tygodnie temu analizowaliśmy sytuację dotyczącą właśnie rynku długu, gdzie było rozbicie, rozbicie, czy mamy o stałej stopie, czy o zmiennej stopie i na szczęście polskie zadłużenie w dużej mierze jest o stałej stopie, w pewnej części może nie tak, ale że, że w ogóle całe, ale w dużej części, więc to też stabilizuje nasz rynek zadłużenia. W każdym razie rynek przyjął dość spokojnie brak podwyżki, dzisiaj mam jeszcze konferencję prezesa Glapińskiego, zobaczymy co ciekawego prezes Glapiński powie. Natomiast aktualnie rynek się już trochę uodpornił na to, co robi Rada Polityki Pieniężnej. Natomiast dla rynku brak podwyżki jest dobrą informacją dla rynku giełdowego, dla rynku bankowego także, ponieważ dalsze podwyżki procentowych jeszcze bardziej zwiększałyby niebezpieczeństwo braku spłaty kredytów. Jeżeli popatrzymy na dane Biku, tak, czyli biura informacji kredytowej na analizy rynkowe, to tutaj cały czas bardzo niebezpieczne są te dane mówiące o spadku udzielonych kredytów, zwłaszcza tych mieszkaniowych, które są najbardziej rynkowe, w sensie pozytywnie wpływają na rynek, bo po prostu ten pieniądz trafia do firm, które produkują mieszkania, domy, więc to są po prostu rzeczy niezwykle istotne. No i tutaj te wartości są porażające: 2,2 miliarda złotych udzielonych kredytów, kiedy rok temu było to to też trzeba przyznać, że to jest hossa, tak? ale było to 8,5 miliarda złotych, więc drastyczny spadek. Jest to oczywiście zrozumiałe, bo wysokie koszty od, odstraszają, natomiast jeżeli się ten koszt ustabilizuje, a w perspektywie jest nawet obniżka 100% w najbliższym może nie roku, bo przez rok myślę, że niewiele się zmieni, ale w najbliższych dwóch latach myślę, że już ta podwyżka 100% zostanie w dużej części zniwelowana, jeżeli nie będzie jakiejś drugiej ogromnej fali inflacji. To, co byłoby bardzo niebezpieczne z perspektywy stóp procentowych i całej gospodarki, to bardzo szybkie obniżki 100%, które doprowadziłyby, bo teraz mamy taką falę małej dezinflacji, czyli sytuacji, w której na przykład pojawia się mniejsza inflacja rok do roku, ponieważ mamy wysoką bazę, jednocześnie część firm, która widzi, że nadchodzi kryzys, stara się wyprzedać swoje zapasy, aby nie zostać z kupionymi zapasami po bardzo wysokiej cenie i wyczyścić trochę magazyny. I to obserwujemy, jest bardzo dużo promocji pod koniec tego roku. Więc to się dzieje i to wpływa na inflację pozytywnie, w sensie ta inflacja maleje. No i teraz, jeżeli by Rada Polityki Pieniężnej uległa temu złudzeniu, i obniżyłaby stopę procentową, pro procentową po tej właśnie sytuacji, że mamy ten lekki spadek inflacji. Może on nawet spaść do poziomu 9%, 8%. Bo czemu nie, jeżeli baza będzie wysoka, a nie będzie dalej czynników takich proinflacyjnych? Natomiast tutaj kluczowe jest, aby pamiętać, że mimo wszystko. Ostatecznie sprowadza się to do tego, co będzie dalej w kolejnej fali, bo zazwyczaj inflacja ma dwie fale, jeżeli jest taka duża. Najpierw jest ta, którą my odczuwamy w postaci kosztów. Braki podażowe wywołują takie szoki cenowe, natomiast w kolejnym etapie, jeżeli się ustabilizują ceny na wyższym poziomie, to przedsiębiorstwa zaczynają przerzucać koszty na klientów. I to będzie ta druga fala inflacji. Gdzie możemy się spodziewać, że yy, może nawet przewyższyć pierwszą, jeżeli właśnie Rada Polityki Pieniężnej obniżyłaby stopy procentowe i ludzie znowu rzuciliby się na wykorzystanie tego taniego kredytu do tego, aby. Na przykład zaciągnąć kredyt o stałej stopie procentowej na poziomie 3%, 4%, a nie teraz 6%. Bo przypomnę, kredyt o stałej stopie procentowej na poziomie 3-4% to jest bardzo dobry kredyt. Jeżeli ktoś był w stanie zaciągnąć o stałej stopie na poziomie 1%, 2% w, w COVID-zie, to myślę, że wygrał w cudzysłowie życie. Natomiast z tej perspektywy, w której jesteśmy dziś, część osób i udzielonych kredytów jest o stałej stopie procentowej po tej poziomie, po których jesteśmy teraz, czyli 6%, 6,5% plus marża. To ostatecznie sprowadza nas do sytuacji, w której te kredyty na 5 lat, bo zazwyczaj taką mamy stopę procentową w Polsce, tą stałą, no będą zamrożone na tyle czasu. Prawdopodobnie po drodze ta stopa procentowa zostanie obniżona. No i jeżeli zostanie obniżona za szybko, to znowu pobudzi gospodarkę za szybko i przedsiębiorstwa, które teraz ograniczają produkcję, ponieważ widzą, że nie ma popytu, zderzą się ze ścianą kolejnej fali popytowej zbyt szybko. To, to trzeba opanować w taki sposób, aby niestety przeboleć rok 2, aby się to ustabilizowało. Jeżeli zbyt szybko ta stopa procentowa zostanie obniżona, to będziemy mieli drugą falę inflacji. No teraz spadamy z poziomu tam 18% niecałych, bo 17,9% była najwyższa wartość z tej, z tej inflacji, która, która była publikowana. I zobaczymy, jak daleko będzie to postępowało. Biorąc pod uwagę cenę ropy, kurs dolara do polskiego złotego, można powiedzieć, że jest duża szansa na to, abyśmy jednak yy, mieli trochę lepszą sytuację na wiosnę, yy, bo ta baza będzie zupełnie, zupełnie inna. Mówi się o tym wacie dużo, jeżeli chodzi o podwyżkę VAT-u od stycznia, jeżeli chodzi o paliwa i inne aktywa. I to oczywiście wpływ, wpłynie negatywnie na ceny, ale na stacjach paliw nie obserwujemy obniżek, pomimo tego, że spada cena ropy oraz cena dolara, co powinno naturalnie wpłynąć na obniżenie cen. Więc to prawdopodobnie w pewnej części jest budowanie marży, z której później PKN Orlen jako jeden z największych producentów ropy i paliwa w Polsce, może tej dostawy hurtowej oczywiście, może ostatecznie później trochę zejście, żeby ta podwyżka vat nie była tak odczuwalna. Ja myślę, że to w tę stronę idzie. Natomiast warto też pamiętać o tym, że cały czas są rozgrywane tematy związane z vat w Polsce, czy, czy on... Może być obniżony, czy nie może być obniżone. Tutaj się pojawiają informacje na pulsie biznesu, że VAT na gaz wzrośnie do 23% od stycznia prawdopodobnie, że to jest Komisji Europejskiej stanowisko, a tutaj Komisja Europejska zaprzecza. No i właśnie to jest ta narracja, w której się musimy gdzieś odnaleźć, czy faktycznie rząd po prostu kreuje naszą rzeczywistość w taki a nie inny sposób, czy to jest faktycznie Unia Europejska, która narzuca nam pewne. Kwestie dla rządu, dla naszego budżetu obniżka VAT nie jest dobra. Dla budżetów domowych jest oczywiście jak najbardziej w porządku. I musimy wyważyć, co jest dla nas bezpieczniejsze w długim terminie. Czy obniżka tej, tych cen teraz poprzez obniżenie VAT-u, nie spowoduje po prostu zbyt dużej dziury budżetowej, na której nas, nas, nas po prostu nie stać jako obywateli, bo będziemy musieli zadłużać się po wyższym koszcie. Jeżeli uwolnimy, czyli jeżeli podwyższymy cenę o tą stawkę VAT, czyli wrócimy do normalności, to owszem, może inflacja chwilowo podskoczy, no bo znowu to będzie ten, ta presja, ale tak jak po, powtarzałem wielokrotnie. Wprowadzanie cen minimalnych, sztuczne obniżanie cen, czy właśnie wprowadzanie obniżek VAT-u z tej, takiej, takiej krótkoterminowej perspektywie, powoduje tylko i wyłącznie to, że popyt nie maleje tak szybko, jak powinien. E, więc tu mamy przestrzeń do walki jako Państwo, że po prostu ten popyt powinien być bardziej racjonalny, jeżeli mamy mniej podaży, ograniczamy popyt i cena jest tym wyznacznikiem, jak bardzo należy to ograniczyć, żeby się zrównoważyło. E, więc jeżeli ingerujemy w tą gospodarkę, to niestety zawsze to się odbija gdzieś czkawką. E, w tym przypadku myślę, że rząd próbuje rakiem się z tego wycofać, bo to jest też racjonalne, żeby po prostu w pewnym momencie skończyć. Największy impuls się skończył, w związku z tym wygładzono podwyżkę 100%, poprzez, yy, wygładzono podwyżkę cen poprzez obniżenie VAT-u dla oczywiście konsumentów i następnie powinno się wprowadzić to w dobrym momencie, tak żeby to było jak najmniej odczuwalne. I to jest ro, robione moim zdaniem dość dobrze. Nie wiem, co się wydarzy w styczniu, ale. Dzisiejszy czas, teraz to, co się dzieje na rynku gazu, na rynku ropy, jest dobrym momentem do tego, żeby wrócić do stawki VAT. Inną rzeczą i na ten temat nie będziemy teraz dyskutować, jest kwestia, czy w ogóle ten VAT powinien być, albo o jakiej wysokości powinien być ten VAT. Ja patrzę na to bardziej z perspektywy bezpieczeństwa budżetu naszego państwa oraz dziury budżetowej, i ponieważ budżet jest obliczany na podstawie bieżących stawek vat owych no to jeżeli je zabieramy, to niestety on się przestanie spinać. Inflacja ogólnie dla rządu jest dobra z dwóch powodów, dewaluuje się, yy, dewaluuje się dług, ale z drugiej strony wpływy budżetowe są większe, bo one są nominalne, tak, jakby po prostu obrót pieniądza jest, yy, jest większy, sprzedaż jest większa, więc, yy, więc procent jakby od tej sprzedaży jest po prostu większy, ta danina, po, po podatkowanie jest po prostu większe. Jeżeli chodzi o dolara do polskiego złotego, tutaj rynek zatrzymał się poniżej poziomu 4,48. To jest cały czas bardzo ważna bariera, czyli 4,50 to jest bardzo ważna bariera. Jeżeli zostanie wybita w górę, wracamy do ruchu wzrostowego. Nie wiem, czy wybijemy z powrotem do 5 zł. Natomiast wtedy będę oczekiwał wzrostów najpierw do poziomu 4,60, ponieważ ta korekta to była jedna z większych, z większych korekt w ostatnim czasie. To spodziewałbym się tutaj zaatakowania nawet poziomu 4,80, aczkolwiek będę zwracał bardzo mocną uwagę na to, co się wydarzy na poziomie 4,60, bo to jest też szczyt z wojny. Więc wtedy, kiedy wystąpiła największa panika, to tam właśnie rynek do, dobił. Więc teraz ponownie tam może być mieć bariery, czy też problemy z, ze wzrostem. Jeżeli nie uda się wznieść powyżej 4,50 i rynek zacznie się obsuwać, czyli dolar będzie dalej słaby, to, skiero, to, to bardzo ważne wsparcie mamy na poziomie 4,35. A później na 4.20, gdzie mamy taką długoterminową. Linię trendu, kanał wzrostowy, który przecina się ze środkiem kanału jeszcze wyższego rzędu, czyli z takiego wykresu już tygodniowego, byśmy chcieli go wyznaczać. Tę analizę możecie sobie zawsze pobrać w skłaberze. Ja też zacząłem już udostępniać swoje analizy dla użytkowników. Możecie wejść w analizy i tutaj macie moją dostępną analizę. Możecie ją pobrać. Na niektórych instrumentach będą dwie analizy do pobrania: jedna będzie moja, druga będzie zespołu skłabera, bo rynkami zagranicznymi zajmuje się w skłaberze jakby trochę osobny zespół, więc też, żeby. Sobie nie wchodzić w kompetencje i nie niszczyć swoich analiz, to ja udostępniam swoje, a oni swoje. I możecie wybrać, której chcecie bardziej korzystać. No i tutaj dla WIG-20, do którego sobie za sekundkę dojdziemy, zarówno ma znaczenie dolar do polskiego złotego, jak i niemiecki DAX. A niemiecki DAX jest też bardzo. Ciekawe, tutaj też tę analizę za niedługo będziecie mieli uzupełnioną i możliwą do pobrania w tym miejscu, na razie zespół Squabera ma swoją udostępnioną analizę, Jak klikniecie, dacie zapisz aktualny stan i wgraj analizę, to to co jest aktualnie zrobione przez Was zostanie wgrane, a ta analiza zostanie upubliczniona upubli i tutaj warto zauważyć, że opór taki kluczowy był na poziomie 14,600, wcześniej 14,603, dokładnie 61,8 całej fali spadkowej i od tego poziomu rynek odbił, e, więc jest to jak najbardziej pozytywne. Zresztą wielokrotnie już o tym, na ten temat się wypowiadałem. I tutaj, jak spojrzycie sobie na wykres godzinowy, to widać, że, że rynek no wybił ten taki kluczowy poziom 14340, przetestował go. No i teraz pytanie, czy będzie zejście z powrotem do 14150, czy też nie. Więc warto na to zwrócić uwagę. Ja na razie cały czas zastanawiam się. E, z, Posiadając pozycje krótkie. Wczoraj część zamknąłem, w sensie została, zostały zamknięte ze względu na podbicie, które miało miejsce na rynku, bo tam też rynek dość głęboko podbił na SP500, przynajmniej robiąc takie. Takie, takie wybicie, które, które mnie tutaj wybiło kroczącego stop lossa. Natomiast znowu pojawiły się sygnały do tego, żeby zejść i spadać. Bo na SP500 najważniejsze jest to, że wybiliśmy poniżej 3940 punktów, czyli podstawy ruchu wzrostowego na wypowiedzi pana Pawła więc to ma ogromne znaczenie jak dla mnie. Nie, więc tutaj na to zwracam uwagę, i ponieważ jesteśmy cały czas poniżej tego poziomu 3947, no to zakładam, że będzie kontynuacja ruchu spadkowego. Zanegowanie tego scenariusza będzie wybicie powyżej 3956. No i tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na srebro i złoto, które poruszają się oczywiście przeciwnie do tego, co się dzieje na. Na dolarze, i tutaj też tę analizę oczywiście możecie sobie pobrać. Tutaj jest dostępna, macie do wyboru dwie. Moja jest oczywiście podpisana przeze mnie. Natomiast tutaj mamy ładne zejście do poziomu 22 dolary z hakiem. Przetestowanie tego poziomu. Ta strefa jest bardzo ważna. To jest 50% całej tej fali spadkowej, która została wybita i teraz przetestowana. Ale także to jest strefa, która historycznie ma spore znaczenie, bo tutaj patrząc wstecz to są poziomy to są poziomy szczytów tutaj z 2013 roku więc od nich teraz rynek odbija to też widać i mamy teraz taki przedział między 22 z hakiem a 23 dolary dopiero wybicie 23 dolarów moim zdaniem otworzy drogę do 24 a jeżeli chodzi o złoto tutaj z kolei na złocie Rynek zatrzymał się na poziomie 1788 i to jest kluczowa bariera. Mieliśmy takie zejście tutaj nawet na. Może 30-minutowym wykresie pokażę. Mieliśmy ładne zejście poniżej tej bariery, i teraz rynek raz próbuje, drugi raz próbuje, cały czas ma problem z tą barierą. I dzisiaj jest bardzo ciekawa sytuacja, gdzie mamy dotarcie do poziomu 1788, lekkie wybicie, cofnięcie z powrotem i drugi raz retest. Jeżeli cena wybije poziom 1776, to to będzie sygnał do spadków. Myślę, że już teraz w kierunku z powrotem 1740-1750. Tutaj też warto. Zwrócić uwagę, że taka linia trendu, która tutaj można była, mogła być wyrysowana, została wybita, więc już pierwszy sygnał do spadków jest. No i ten poziom właśnie 1770, 1777 będzie tutaj kluczowym poziomem w kontekście dalszych ruchów spadkowych. Jeżeli cena wejdzie powyżej 1780, no to tutaj będziemy mieli szansę na większe wzrosty. No i teraz do WIG-20, bo tutaj się dzieje bardzo dużo. Może najpierw właśnie z samego sam WIG-20 sobie zerknijmy. Jeżeli chodzi o wykres, bo później przejrzymy spółki. Natomiast WIG-20 cały czas jest zaskakująco silny, w sensie to jest aż, aż niebywałe, w sensie, że mamy spadki na rynku zagranicznym, a polski WIG-20 stoi. Ale ciekawe jest też to, że tam po prostu nie ma obrotu. Na Wigu 20 zamarły obroty. Rynek wrócił do poziomów bardzo niskich wartości, bo tutaj mamy 487 milionów zaledwie. Przypomnę, wtedy, kiedy cena rosła, to takie te lepsze sesje miały po 700-800 milionów, a najlepsze ponad miliard. Więc tutaj zdecydowanie zeszliśmy z tych obrotów, co może stanowić taką, takie potwierdzenie, że to jest tylko korekta. Natomiast to wynika z tego, że myślę, że te osoby, które kupiły cały czas wierzą i nie mają sygnałów do tego, żeby mocno się z tego wyprzedawać. Natomiast pytanie, co się stanie, jak ktoś w końcu stwierdzi, dobra, nie chce to iść w górę, to sprzedaje, pojawi się jeden, drugi taki, zacznie to schodzić faktycznie poniżej 1719, to teraz pytanie, czy tam będzie wystarczająco popytu, żeby to odbierać, czy jednak rynek zacznie spadać pod silną presją, nawet lukami spadkowymi. To ma znaczenie ponieważ w środę, we wtorek i w środę będą najważniejsze dane w przyszłym tygodniu z Ameryki. We wtorek będzie inflacja, a w środę będzie Fed. I te dane będą miały ogromne znaczenie dla rynku amerykańskiego. Więc jeżeli tam będziemy mieli jakieś pogłębienie spadków, to tutaj WIG20 myślę, że w krótkim terminie się nie obroni. Też będzie presja podażowa. Natomiast w przypadku, w którym by się okazało, że jednak na przykład inflacja mocniej spada, a Fed powie, że na przykład rynek pracy nie jest taki silny, jak, jak to wygląda na pierwszy rzut oka, że wzrost wynagrodzeń jest tylko połowiczny, że tutaj mamy cały czas presję na obniżkę z, z zatrudnienia, więc nie mają podstawy pod to, żeby podwyższać bardzo mocno i podwyższą na przykład to, te 50 punktów bazowych, jednocześnie zaznaczając, że to jest ostatnia podwyżka w cyklu, to, są, to by były gołębie wypowiedzi i mogłyby doprowadzić do silnego wzrostu indeksu, w takiej perspektywie krótkoterminowej, i tym samym podbudować WIG-20, więc nie, nie dziwię się wielu inwestorom, że po prostu czekają. Czekają na rozwój sytuacji w przyszłym tygodniu. Przypominam, 1720 punktów to jest taki kluczowy poziom wsparcia w krótkim terminie, którego wybicie powinno otworzyć drogę najpierw do 1640, a później niżej do 1570. Oczywiście tę analizę również macie dostępną. Ona jest zrobiona przez nasz zespół. Natomiast jeżeli chodzi o spółki z WIG-20 to warto zauważyć, że wiele z tych spółek się po prostu zatrzymało. Asseco Poland stoi w miejscu od kilku dni, Allegro tutaj próbuje wybijać takie, taką linię trendu, ale to jest bardzo nie niemrawe na razie i zwłaszcza, że te wzrosty ostatnie były przy małym wolumenie. Byłbym bardzo ostrożny. CTC stoi tutaj bez żadnego rozwinięcia. CD Projekt ta taka jedna sesja wzrostowa, która się pojawiła, która budziła nadzieję na to, że będzie większy ruch, na razie została zatrzymana. Tak jak wspominałem wcześniej, myślę, że tutaj m, takie lepsze poziomy na CD Projekcie to jest w okolicach 100. 104 zł, a nie teraz cyfrowy polsat stoi Dino Polska dzisiaj próbuje rosnąć i tutaj jak najbardziej ma to uzasadnienie, zaraz sobie zerkniemy na bardziej zaawansowany wykres JSW cały czas w korekcie ale wczoraj to analizowałem i przedwczoraj KGHM stoi, czeka na rozwój sytuacji na miedzi, która jest notabene bardzo silna jak na to co się dzieje globalnie na rynkach i co może wspierać generalnie scenariusz wzrostowy na KGHM, -ie? cały czas posiłkowałbym się dołkiem na poziomie około Tutaj poziomu 110 jako wsparciem. Kruk analizowałem wczoraj, więc zapraszam. Kenty również, RPP również. No i banki. Banki tutaj zobaczmy, że tak od tego szczytu, który się ukształtował w połowie listopada, część banków schodzi, część banków stoi. Jest to dość zgodne z moimi oczekiwaniami, gdzie zakładałem, że wzrosty na bankach to miała być założenia korekta, a nie powrót do trendu wzrostowego. Więc ten silny impuls, który się pojawił, powinien być skorygowany, aby dać trochę oddechu. I to może być bardzo ciekawe, bo jeżeli banki spadną i zrobią korektę, to też I20 no, spadnie naturalnie. I być może to będzie ta zdrowa korekta, która jest potrzebna, jeżeli mamy mieć dalej ruch wzrostowy. Natomiast na, na PKOBP zwracajcie uwagę na poziom 27,50. W przypadku mBanku już mamy takie pierwsze wybicia znaczące zrobione, bo tym, przy tym silnym ruchu wzrostowym każdy kolejny dołek był coraz to wyżej, dlatego minimum z dnia 14 listopada dawało nam pierwszy sygnał do spadków i to się już realizuje. Drugi jest na 250 zł, to jest taki kluczowy poziom. PGE się trochę odbudowało po rewelacjach dotyczących cen energii. PKN Orlen de facto stoi cały czas, dopóki jesteśmy powyżej 61 zł, to można by było mówić o trendzie wzrostowym, natomiast rynek już tutaj dostał dość mocny spadek 2 grudnia. PZU natomiast cały czas systematycznie się buduje, zaraz sobie zerkniemy na wykres. Santander, podobnie jak pozostałe banki, tak zaczyna coraz słabiej wyglądać, przynajmniej na razie. No, i teraz te spółeczki, które wrzuciliśmy. Dino Polska, tutaj ten wykres zaznaczył ostatni potwierdzony dołek na poziomie 359,10 zł. Natomiast de facto musimy go skorygować i ten ostatni potwierdzony dołek znajduje się na poziomie 362 zł. Bo u nas ta metodologia jest, czy ta metoda wyznaczania ostatnich potwierdzonych dołków wyznacza minimum ze świecy, która stworzyła, swu, czy ze świecy, licząc od tej, która stworzyła maksimum, dlatego wychodzi tutaj. Natomiast, jak spojrzymy sobie na wykres godzinowy, który może nam trochę łatwiej to zobrazować, no to widać ewidentnie, że tutaj mieliśmy ruch wzrostowy, korekta i dopiero wybicie, więc ten dołek na 361 był kluczowy z perspektywy trendu, został wybity. No i teraz trwamy w ruchu spadkowym, ale dzisiejsze podbicie jest dość ciekawe i ono myślę, że w zależności od tego, gdzie się zatrzyma, da nam informację, czy należy się dino pozbywać, czy też nie. I tutaj poziom taki kluczowy, na który zwróciłbym uwagę, to jest 362 zł. Wzrost do tego poziomu i zostawienie cienia od góry sugerować będzie, że tutaj jest czas na pozbywanie się w krótkim terminie dino. Być może konsolidacja w kierunku 294 zł. Jakieś zatrzymanie z tego technicznego punktu widzenia miałoby sens. Natomiast w poniedziałek Michał na temat dino powie dwa słowa więcej, ponieważ będziemy mówić o tym, że klienci dino wkrótce będą wybierali rząd, ale to nie ma być policji. Polityczna analiza tylko jak najbardziej fundamentalna, techniczna, czy też spojrzenie rynkowe. W poniedziałek godzina 20 serdecznie zapraszam na cotygodniowe spotkanie z Michałem. PZU natomiast bardzo płytka korekta. Po raporcie, który został bardzo ciepło przyjęty, rynek się zatrzymał i teraz skierujemy się dalej w kierunku 33 zł, 34, przepraszam, złotych, a później ewentualnie 35 Przy tej zmianie cennika no, bardzo szybko się PZU odbudowało. Więc wydaje się, że też ostatnio się pojawiła informacja o tym, że KNF zgodził się na 50% wykorzystanie zysku netto w, po, w kontekście dywidendy, więc tutaj też mniej więcej zaczynamy pomału liczyć, jaką dywidendę PZU będzie mogło wypłacić. Natomiast w bardzo ciekawe, myślę, że będzie te 33, 30, 34, 35 zł. Na razie, przy tym środowisku, w którym jesteśmy, myślę, że wybijanie powyżej 40 zł powinniśmy dać sobie troszeczkę więcej czasu, dlatego, że w pierwszej kolejności musi się sytuacja gospodarcza trochę ustabilizować. Ewidentnie w ostatnim czasie nastąpiła taka fala oczekiwań, że gospodarka przejdzie miękko, tak? czyli mamy podwyżki 100%. Ograniczamy inflację, ale zanim rynek wpadnie w głęboką recesję, rząd zdąży jakoś go wesprzeć czy też NBP obniżyć stopy procentowe i ta recesja będzie bardzo płytka. Albo może nawet bez pomocy rządu czy Rady Polityki Pieniężnej, gospodarka była na tyle silna, że te ceny zostaną wchłonięte i wprawdzie nikt nie będzie na tym, z tego zadowolony, ale ostatecznie gospodarka wybroni się i będziemy mieli perspektywę do dalszych wzrostu, więc myślę, że to jak najbardziej jest scenariusz, który można brać, brać pod uwagę. No i teraz, ponieważ ta dzisiejsza sesja wygląda bardzo dobrze, jeżeli by się zamknęła powyżej poprzedniego szczytu, to ostatni potwierdzony dołek wyląduje na 31-39, więc jeżeli ktoś z tej perspektywy chce prowadzić pozycję, to będzie miał bardzo fajne zabezpieczenie, ciasne już, które otwiera drogę do dalszych wzrostów. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście na kolejne spotkania. Przypominam, jutro w piątek, jak zawsze, takie podsumowanie fundamentalne Dawida. E, ze mną słyszymy się w niedzielę. To już pomału będą ostatki, jeżeli chodzi o webinary, bo mamy 11 e, teraz grudnia spotkanie przed otwarciem rynków, później 18 grudnia i później dwa tygodnie przerwy ze względu na święta i Nowy Rok, e, więc zapraszam Was serdecznie na te pomału już ostatnie spotkania w tym roku. No bo myślę, że dużo się dzieje, więc warto, o tym, warto być na bieżąco. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się zdrowo, cześć.